Miejskiej w Bełżycach. Serdecznie witam na sesji Rady Miejskiej w Bełżycach burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucy. Zastępcę burmistrza Ryszarda Biernackiego. Skarbnika gminy Piotra Gradowskiego. Sekretarza gminy Jannę Krasnowską. Zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzeja Suwentę. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Ostasz. Radnych Rady Miejskiej, redaktor Gazety Bełżyckiej, sołtysów, obsługę Rady, przybyłych mieszkańców. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy, zgodnie z ustawą obecności, 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie protokołu obrad sesji. Informuję, że porządek obrad jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie porządek obrad. Kto jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokoły z sesji 16 z 19 grudnia 2019 roku, sesji numer 17 z dnia 30 grudnia 2019 roku i sesji numer 18 z dnia 17 stycznia 2020 roku były dołożone do protokołu Rady. Zostały one również przesłane pocztą elektroniczną do radnych. Czy są uwagi do protokołów? Proszę pana Andrzej. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na płycie DVD. Myślę, że bardzo potrzebny zapis, który ja bym do tego dodał, oraz na oficjalnej stronie gminy Bełżyce w zakładce Rada Miejska zapisów gminy. Żeby mieszkańcy, którzy przeczytają, żeby też mieli punkt odniesienia i wiedzieli, że można też to obejrzeć bez udawania się do Biura Obsługi Rady i proszenia tego na płycie. I mam jeszcze uwagę do jednego protokołu, to będzie chyba 17 sesja. Chodziło o koncesję nadzwyczajną, to była sesja z 30 grudnia, gdzie wprowadzaliśmy zmiany w budżecie. Tu jest taki zapis. Radny Andrzej Bednarczyk złożył formalny wniosek o wprowadzenie dodatkowej zmiany do budżetu, która polegałaby na przesunięciu kwoty 25 tysięcy złotych z przebudowy wieżowca na ulicy Fabrycznej na przebudowę chodnika w Babinie. Później jest zapis o przebiegu głosowania. Myślę, że chciałbym, żeby tu się znalazł zapis. Dodatkowo pan burmistrz Ireneusz Łucka poprosił radnych o odrzucenie wniosku radnego Bednarczyka. Taka sytuacja miała miejsce, a myślę, że to jest dość znaczące, przynajmniej dla mieszkańców mojego sołectwa. To była taka uwaga. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma uwag więcej, poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 16, 17 i 18 sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem? To są moje uwagi. To są uwagi, ale ja po to najwyżej nie przyjmę protokołu. 16, 17 i 18 sesji Rady Miejskiej w Bełżycach. Kto jest za przyjęciem protokołu? Tak, panie burmistrzu, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, powiem szczerze, nie pamiętam już w tym momencie, jak dokładnie brzmiało to sformułowanie, także teraz, jeżeli państwo pamiętają, że takiego użyłem dokładnie, to możemy taką poprawkę wprowadzić. Więc może zrobimy to w ten sposób. Ja tak zaproponuję, moi pracownicy najwyżej naniosą dokładnie też treść wniosku, jak ja wtedy złożyłem. Bo może on będzie brzmiał tak, czy taka prośba, tak? No też również pamiętam, nie wiem, czy w protokole jest, że też i pan Marcin Sobczak wnioskował, żeby nie z tej pozycji robić tą poprawkę, też pamiętam, też podchodzi. Tak, żeby nie zabierać z Fabrycznej, więc nie, to też jest w protokole, że jeżeli jest w protokole, no to też się cieszę, dziękuję bardzo. Natomiast jeszcze mogę z przyczyn formalnych, bo tam mówimy o pewnym zapisie takim dodatkowo redakcyjnym, rozumiem? A więc ta pierwsza uwaga pana radnego jakby nie ma związku z treścią obrad, tak? Tylko ma taki zapis techniczny.
Ja nie wiem, czy możemy to jednoznacznie stwierdzić dzisiaj, czy na naszej stronie są te zakładki już umieszczone, żeby to było spójne. Może umówmy się, że od przyszłego protokołu będziemy zamieszczać takie linki dodatkowe, żeby to było jednoznaczne. Natomiast teraz sądzę, że moglibyśmy mieć wątpliwość też natury formalnej, czy tam jest to na tej stronie, czy nie jest, więc proponuję, że ja to przyjmuję jako uwagę do biura, aby te następne zapisy z następnej sesji były doprecyzowane, jeśli chodzi o tą część redakcyjną, ale nie samą treść sesji, tak? Bo tutaj jest całkiem inna rzecz. Także sądzę, że pan przewodniczący powinien przegłosować z tą zmianą ten protokół odnośnie tego mojego wniosku, który złożyłem zgodnie z zapisem z treści przebiegu sesji, prawda? Natomiast ta druga rzecz jest taka czysto formalna, to myślę, że nie trzeba w ogóle jej poddawać pod głosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie ponownie poddaję pod głosowanie protokoły z 16, 17 i 18 sesji. Oczywiście z uwagami do zapisów, jakie w nich są. Rady Miejskiej w Gorzycach. Kto jest za przyjęciem tych protokołów? Stwierdzam, że protokoły z naniesionymi uwagami zostały przyjęte jednogłośnie. Zamykamy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Sprawozdanie burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Sołtysi, pracownicy zebrani na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, w tym okresie, a więc od 31 grudnia do sesji 28 stycznia, najważniejsze rzeczy, wydarzenia, najważniejsze rozstrzygnięcia. 8 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gorzycach zostało zorganizowane spotkanie ze wszystkimi organizacjami, które mają swoją siedzibę w Wirowcu przy ulicy Fabrycznej 2B. Spotkanie miało związek z przygotowaniem projektu na utworzenie klubu seniora, który ze względu na okres aplikowania, a przede wszystkim okres rozpoczęcia działalności wymagany już w tym roku, planujemy utworzyć właśnie w tamtej lokalizacji na 5 piętrze Wirowca. Spotkanie miało cel przybliżyć organizacjom założenia funkcjonowania klubu oraz przeanalizować możliwości innego podziału pomieszczeń pomiędzy tymi organizacjami, ponieważ musimy inaczej aranżować przestrzeń na tym piętrze. 10 stycznia w Urzędzie Miejskim w Poniatowej uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym możliwości projektu wymiany oświetlenia w gminach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak również z burmistrza Poniatowej. Po raz kolejny została omówiona sprawa przekazania drogi granicznej gminnej łączącej nasze dwie gminy z drogą wojewódzką w miejscowości Poniatową Wieś. To jest na końcu miejscowości Wronów po prawej stronie. Pan burmistrz Poniatowej deklaruje, że chciałby tą drogę przejąć w zarządzanie, jak również wykonać na niej pewne prace remontowe. 13 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się oficjalne przekazanie umowy na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Marczynie. Przypominam, że wartość kosztorysowa tego zadania jest 1,150 tysięcy, jeszcze trochę ponad. Koszty kwalifikowalne to jest kwota też przekraczająca 830 tysięcy, a dofinansowanie 85% stanowi ponad 705 tysięcy. 15 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu w Departamencie Rolnictwa i Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat trwającego naboru do programu SOW. Po przeanalizowaniu założeń zdecydowaliśmy się złożyć kompleksowy wniosek w tym zakresie dotyczący festiwalu wsi Wierzchowca. 17 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Gorzycach dotycząca zmiany na stanowisku skarbnika, a przede wszystkim podjęcia uchwał intencyjnych o zamiarach likwidacji szkół podstawowych w Wierzchowiskach i w Chmielniku. Oczywiście pamiętamy, również była bardzo szeroka dyskusja na ten temat. 18 stycznia odbył się halowy turniej piłki nożnej Puchar Burmistrza Wierzchowca różnych zawodowych. 21 stycznia odbyłem spotkanie z wojewodą lubelskim dotyczące funduszu dróg samorządowych oraz sytuacji w oświacie, szczególnie w kontekście wzrastających kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli, co nie w pełni odzwierciedla wzrost subwencji oświatowych dla samorządów. O tym myślę Państwo się orientują, to jest szeroko dyskutowane w mediach publicznych, że akurat tutaj samorząd nie ma zabezpieczonych pełnych kwot, jeśli chodzi o wzrastające wynagrodzenia w tym sektorze.
23 stycznia uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu podsumowującej działania powiatu w 2019 roku oraz określającej plany na 2020. 24 stycznia w Urzędzie Miejskim w Bełżycach odbyło się spotkanie w sprawie funduszy norweskich przeznaczonych na termin modernizację budynków użyteczności publicznej. Rozwinę krótko ten punkt, bo oczywiście takie programy były dostępne w Urzędzie Warszawskim, jak pamiętamy, złożyliśmy tam projekt termomodernizacji szkoły podstawowej w Matczynie, natomiast to już są ostatnie nabory na tego typu działania poprzez Urząd Marszałkowski, natomiast takie fundusze nadal są w dyspozycji poprzez tak zwane fundusze norweskie. W związku z tym spotkanie miało na celu przeanalizowanie możliwości złożenia takich projektów i analizą objęliśmy budynek biurowca przy ulicy Fabrycznej, jak również alternatywnie rozważaliśmy ewentualnie szkoły w Krzyżu i szkoły w Wierzchowiskach. Tego samego dnia wraz miałem również spotkania z projektantami dotyczące modernizacji ujęć wody, jak również dostosowania domu kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spotkania wynikały z chęci przystąpienia do różnych programów o dofinansowanie tego typu inwestycji, jeśli chodzi o sam dostosowanie naszego domu kultury. Tak jak Państwo wiedzą, uczestniczą pewnie w wielu wydarzeniach, to mamy osoby starsze, również niepełnosprawne, które mają problem z dotarciem na to piętro. A tutaj pewne wydarzenia mają miejsce i byłoby dobrze, abyśmy mieli jakiś windę, która będzie mogła na górę wywieźć tam takich mieszkańców. Jak również korzystanie ze sceny głównej jest obarczone tym samym problemem. Dużo osób, które też tam występują z racji różnych wydarzeń, przykładów, mają bardzo utrudniony dostęp na scenę. Także zajmujemy się tym przedsięwzięciem. Natomiast jeszcze bardziej intensywnie pracujemy nad koncepcją związaną z wodociągami, z siecią wodno-kanalizacyjną. Od początku naszej kadencji wspominam o tym, że gminie zaczyna brakować wody, głównie ze względu na pogarszające się bardzo ujęcie w Matczynie, natomiast też ujęcie bełżyckie nie jest w pełni możliwe, aby obsługiwało całą gminę, dlatego cały czas prowadzę intensywne poszukiwania różnych środków w tym zakresie. Jest to w głosie również mojej wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie właśnie też dowiedziałem, że w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich dla miejscowości do 5000 mieszkańców będzie taki nabór na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Oczywiście z punktu widzenia ilości mieszkańców tutaj ten wymóg spełnia Matczyn, nie spełniają Bełżyce. To jest troszeczkę kłopot, bo akurat na modernizację Bełżyc jesteśmy bardziej przygotowani. Tutaj mamy dokumentację, która by umożliwiła pewne prace bez szerokich koncepcji, natomiast Marczyn jest, nie ma żadnej dokumentacji, bo też pamiętamy, że zdjęliśmy te środki z tego paragrafu ze względu na inne pilne wydatki, głównie oświatowe. Z rozmów z projektantami wynika, że cały okres przygotowania takiej inwestycji jak modernizacja ujęcia wody, a więc odpowiedniej ekspertyzy, projektu i pozwolenia będzie trwał minimum albo około pół roku. Natomiast i tak pierwszym niezbędnym etapem jest wykonanie ekspertyzy geologicznej, aby sprawdzić, czy zasoby wodne w danym rejonie są wystarczające do planowanego zwiększenia poboru wody. Postanowiliśmy zlecić taką ekspertyzę geologiczną dla miejscowości Matczyn, ponieważ to też będzie istotne, co sobie odpowiedzieć, czy akurat w tym miejscu tej wody jest wystarczająco dużo i też ewentualnie rozważyć, czy tam będą potrzebne nowe odwierty, czy modernizacja już tych obecnie istniejących. Także ten proces dotyczący tej koncepcji będzie zajmował nam w tym roku na pewno dużo czasu, ale chcemy tą sprawę nadal nie bagatelizować, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, zasoby wodne gminy są coraz bardziej wystarczające. Ten dzień był bardzo pracowity, bo tego samego dnia ja osobiście uczestniczyłem jeszcze na zebraniu sprawozdawczym OSP Matczyn Wojcieszyn. Było to pierwsze z cyklu takich spotkań na terenie gminy i postaram się uczestniczyć we wszystkich tego typu spotkaniach, wśród funkcji związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej naszych mieszkańców. Oczywiście jednostki prowadzą wiele innych aktywności, m.in. integrują społeczność lokalną, współpracują z naszymi szkołami, czy też nawet współpracują z gminą w organizacji różnych wydarzeń. I tego samego dnia również w Lublinie odbyło się spotkanie zastępcy przewodniczącego Bydlańskiego, pani sekretarz Janek Krasnowski, zastępcą kuratora w Lublinie. Oczywiście spotkanie też było poświęcone trudnej sytuacji w naszym oświacie, i jakby próbą znalezienia jakichś rozwiązań, ale również oczywiście to związane już z tymi uchwałami intencyjnymi o zamiarze likwidacji szkół. Ja osobiście 27 stycznia miałem spotkanie z kuratorem oświaty w Lublinie dotyczące planowanych tych likwidacji szkół.
Tego dnia odbyło się również spotkanie w Urzędzie Miejskim z delegacją rodziców ze szkoły podstawowej w Wierzchowiskach oraz miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty, na której również pojawili się mieszkańcy i mogli swobodnie wypowiadać i brać udział w dyskusji w miejsce szkół i Wierzchowiskach w Gdyni. Cały czas oczywiście dyrektorzy szkół mieli możliwość się wypowiadania, także cały czas ten temat będzie dla nas bardzo zajmujący w najbliższym czasie, aż do uzyskania stosownej pewnie opinii pani kurator i oczywiście ponownie potem wróci na komisję i na sesję. 28 stycznia w Urzędzie Miejskim w Lublinie odbyło się podpisanie listów intencyjnych pomiędzy samorządami w sprawie przystąpienia do zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach lubelskiego obszaru metropolitalnego. Do tego projektu przystąpiło 5 nowych gmin, w tym Dobrzyce oraz powiaty, które obejmują swoim zasięgiem gminy przystępujące do tego programu. Co Państwu już wspomniałem, nie na jednej sesji, gdy udało się poprzez zmiany polityki, która nastąpiła w tym zakresie. W poprzednim okresie programowania to rząd określił obszar, jaki zajmuje lubelski obszar funkcjonalny z pominięciem istniejących ekspertyz jako obszar metropolitalny. Teraz rząd pozwolił samorządom wojewódzkim na podjęcie takich decyzji i marszałek zdecydował, że ten lubelski obszar funkcjonalny będzie się pokrywał geograficznie z lubelskim obszarem metropolitalnym i dzięki temu Dobrzyce też mogły zostać włączone do tego projektu. Oczywiście będą to przede wszystkim będzie to dostęp do wielu środków pozakonkursowych, a więc takich skierowanych tylko dla tego obszaru metropolitalnego. Liderem tego projektu jest miasto Lublin, które oczywiście to jest z racji swojej wielkości i samej zasady funkcjonowania tego systemu dużą czy znaczącą część tych środków pozyska, natomiast gminy ościenne również będą miały możliwość ubiegania się o realizację pewnych wspólnych projektów zintegrowanych. Oczywiście na bieżąco będą Państwo o tym informowani, to jest dopiero list intencyjny, na pewno będą kolejne kroki prawne, które będą konsolidować naszą grupę samorządów i na pewno wówczas i Rada będzie musiała ratyfikować, że tak powiem, pewne działania poprzez podjęcie stosownych uchwał. Również wczoraj uczestniczyłem w walnym zebraniu członków lubelskiej grupy działania kolejne wokół Lublina w Pszczelej Woli. Przypominam, że oprócz miasta do gminy członkiem tego stowarzyszenia jest również pani Daria Studzia, reprezentująca sektor przedsiębiorstw, którą zgłosiłem do Rady LGD na kolejną 4-letnią kadencję i pani Daria została wybrana. Drugą ważną informacją jest to, że Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć dodatkową kwotę w wysokości 1 600 000 dla tej grupy. To będzie oznaczało ewentualnie kolejne nabory na zadania ustalone przez Radę tej lokalnej grupy działań. Proszę Państwa, z takich jeszcze dodatkowych rzeczy, to chciałbym wspomnieć o dwóch takich kwestiach. Mianowicie pierwsza, że w styczniu rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pożytku publicznego dla zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Przypominam, że w 2020 roku w budżecie przewidzieliśmy na ten cel 180 tysięcy, co jest 20 tysięcy złotych więcej niż w 2019, gdyż przewidywaliśmy, że w związku z powstającymi na terenie gminy Dobrzyce nowymi organizacjami oczywiście nastąpi również wzrost liczby wniosków. Do konkursu zgłoszono projekty na łączną kwotę 256 tysięcy, co oznacza, że komisja musiała oczekiwane dofinansowania ograniczyć około 76 tysięcy. Oczywiście wszystkie te informacje były dostępne i są dostępne na stronie urzędu i tablicy informacyjnej, zresztą były opublikowane, widziałem też również na mediach społecznościowych. Oczywiście to jest dla nas jakaś myśl na przyszłość, czy tą kwotę w przyszłych latach będziemy dalej zwiększać, bo zapotrzebowanie na tego typu akurat pozyskiwanie środków poprzez konkurs gminy rośnie corocznie. A teraz coś bardziej, też to co wspominałem wcześniej, to już może jeszcze dodam, że ten miesiąc, styczeń był bardzo pracowity właśnie jeśli chodzi o spotkanie, konsultacje z rodzicami, ze społecznościami lokalnymi, również nadal jeśli chodzi o nasze podjęte kroki w kierunku ewentualnej likwidacji szkół. W związku z tym to był bardzo taki czas pracowity, jeśli chodzi o to. Natomiast ostatnim elementem, o którym chciałbym wspomnieć, jest to, że w związku z Państwa radnych oczekiwaniami, czy tak powiem jeszcze dodam, naleganiami, abyśmy przyspieszyli decyzję o zakupie systemu do elektronicznej, że tak powiem, pracy Rady. Państwo już wiedzą, że ten system został zakupiony.
już dzisiaj będziecie jakby wdrażani w ten system. Oczywiście ja tylko jeszcze raz się usprawiedliwię, dlaczego te moje może takie opóźnienie było, ponieważ jak też przypominam, zakup tego sprzętu i oprogramowania był przewidziany w projekcie rozwoju usług elektronicznych na terenie miasta Krasnysta, Kraśpiesz, Dolny i Wężyce, które zostaliśmy jako nowa kadencja. Natomiast ten projekt bardzo kuleje, bardzo ciężko się rozwija. Liderem tego projektu jest miasto Krasnysta. Przetargi były unieważniane na zakupy tego typu i też nie wiadomo ostatecznie, jak ten projekt do końca będzie wyglądał i kiedy zostanie w całości zrealizowany. Dlatego uznaliśmy, że już nie ma sensu czekać i dlatego te decyzje o zakupach, abyśmy rzeczywiście zmienili troszeczkę standard pracy. No i też dzisiejsze ustawienie już jakby jest przygotowaniem do takiego typu pracy od następnej sesji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tutaj informuję, że przybyła pani radna Ewa Pieprzyk. W związku z tym uchwałą teraz wynosi 15 osób. I zamykamy punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacji i zapytania. Proszę pana o odpowiedzi. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni przewodnicy. Moja interpelacja związana jest z wypowiedzią burmistrza dotyczącą tych zebrań na zebrań strażackich, podsumowujących i sprawozdawczych. Również w tej sprawie pan burmistrz u nas w miejscowości Maczymczycie zabierał głos. Może odczytam, będzie łatwiej. Zwracam się do burmistrza Bełżyc o przeprowadzenie analizy oraz oceny możliwości finansowej gminy Bełżyce, o ile można zwiększyć stawkę godzinową druhom OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych. Zauważyć należy ogromne zaangażowanie większości strażaków ochotników w niesienie także ważnej pomocy ratowaniu dobytku oraz mienia publicznego, niezależnie od pory dnia, a także warunków atmosferycznych. Ruchowie z naszych jednostek OSP mają, z terenu całej gminy oczywiście, mają znaczący wpływ.